temat zaostrzenia prawa aborcyjnego ponownie wrócił do politycznej debaty. Wolność wyboru zamiast terroru! Wszystko przez procedowany w Sejmie obywatelski projekt Zatrzymać aborcję, który zakłada wykreślenie jednej z przesłanek uprawniających do usunięcia ciąży. To wywołało kolejną falę protestów w wielu częściach naszego kraju. Do ogólnopolskiej akcji sprzeciwu wobec działań partii rządzącej przyłączyła się część pań z Jeleniej Góry, wspierana przez mężczyzn. Nie zgadzamy się z wprowadzeniem pod rozważanie w Sejmie uchwały w sprawie zaostrzenia aborcji. Nie zgadzamy się z tym, jest to nieludzkie, kobiety będą cierpiały. Jestem przeciwna temu, żeby mężczyźni decydowali o naszych prawach kobiet. Dlatego przyszłam tutaj na ten protest. I o sprawach kobiet absolutnie nie może decydować kler. Absolutnie. Tak, religia to jest religia, a życie i społeczeństwo jest społeczeństwo. Wolny wybór. Kler ingeruje w sprawę kobiet. Mężczyźni w sukienkach, którzy nie powinni się interesować nami, próbują zastąpić nam ginekologów i fachowych lekarzy. Ilość protestujących rosła z minuty na minutę. Przechodnie często spontanicznie przyłączali się do manifestujących na placu ratuszowym. W sumie było ich około 200. Normalnie byłabym w Poznaniu, ale że jestem akurat przejazdem i koleżanka tutaj była tak uprzejma wręczyć mi ulotkę, to stąd się dowiedziałam. No jestem absolutnie zwolennikiem wolnego wyboru. Skoro wszyscy możemy go mieć, to dlaczego akurat ograniczać go kobietom? Ja szczerze popieram ten protest, bo myślę, że to jest wybór kobiety, czy chce być w ciąży, czy nie chce i czy chce mieć to dziecko, czy raczej nie. I rząd nie powinien się chyba tak w to mieszać. A co ty myślisz na ten temat? Znaczy, no właśnie ja z racji tego, że jestem mężczyzną, uważam, że to dziewczyny, no, kobiety powinny tak naprawdę decydować same o sobie i to jest, no, ich decyzja. Prace nad zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Sejmie wyhamowały. Protestujący nie kryli zadowolenia z tego faktu. Obrady mają być przełożone na 11-13 kwiecień, no ale zawsze mogą coś tam odmrozić i chcieć znowu nas zdenerwować. Mimo wszystko wrażliwy społecznie temat aborcji w każdej chwili może wrócić. Jeżeli będzie dalej się działo to, co się dzieje, będziemy wychodzić non-stop do skutku.